zapraszam Was na unboxing paczki, którą dostaliśmy w prezencie na testy od NobleDog. Rozpakujemy, zobaczymy, co jest w środku. Uwaga. Poczekaj, Stanisław. I już widzę, co jest w środku. Jest jedzonko dla Stanisława, zobacz. I tak, mamy na testy nowe kabanosiki. One są drobiowe z ryżem, ale tego ryżu w składzie jest, jak widzę, już na szybko bardzo mało, bo jest 90% to jest filet z kurczakami i ryż to jest raptem 5%, reszta to jest glicyna. Przetestujemy, czy je się też spoko kroi na smaczki, ewentualnie będą też fajne jako gryzak. Co my tu jeszcze mamy? Mamy kurze łapki, czyli taki standard, one są suszone, to jest 100% łapki bez dodatków, więc jak najbardziej spoko do pochrupania, szczególnie dla małżeństwa. I mamy jeszcze deserki z wołowiny. Voilà, o takie. One są dość spore, więc zobaczymy, czy da się je pokroić na mniejsze kawałki. Już tak jak sobie je macam, to myślę, że spokojnie, bo są dość kruche. Więc będą też spoko do pokrojenia dla małego psa, bo tak jak Wam tutaj pokazuję, one są naprawdę dość spore. I jeszcze dodatkowo dostaliśmy żmijo robaczka. To chyba jest bardziej robaczek niż wąż. Do napełnienia jedzenia. Czyli taka klasyczna zabawka. Poprzednio mieliśmy też tego zawiniętego. Teraz mamy prostego. Zrobię Wam też później porównanie, jak wielkościowo wygląda względem tego z Trixie, bo ten jest zdecydowanie mniejszy, więc jak najbardziej będzie spoko dla mniejszych psów. Chodźcie, zobaczcie. Haja, Nasa! Maybe! Nasa! Haja! Komu dla? Komu łapkę? Komu łapkę? Proszę, Naska. Haja. Stasi. Maisie.